No, taki dzisiaj krótki spacer po lesie. O, pokażę może. Las budzi się do życia. Oczywiście nie wiem, czy będzie widać, ale gdzieś tam Fela. O, z pieskami sobie owacek też biegnie. Bardzo, bardzo fajnie tak sobie pochodzić. Ale przy okazji chciałem kilka słów o ostatnich takich polemikach internetowych na temat takiego spotkania, które kilka dni temu odbyło się w takiej wsi podkoneckiej Rogów. No i tam byli przedstawiani żołnierze podziemia niepodległościowego, którzy stamtąd się wywodzą. Między innymi pierwszy komendant podobwodu Armii Krajowej w Skarżysku, czyli podobwodu Morwa, pan Ciaś. No, tam kilku innych. No i ja z takim zdziwieniem zauważyłem, że też ma być przedstawiana postać Władysława Staromuńskiego, pseudonim Żbik. No, czyli żołnierza Gwardii Ludowej. No, w takim towarzystwie akurat troszkę dziwne, ja tam się wdałem w polemikę. No i co? I co ja mogę tak podsumowując to, bo tam dosyć taka zażarta dyskusja się zawiązała. Kto to był ten Władysław Staromuński? No, niewiele o nim tak naprawdę wiem, bo i literatura o nim skąpa. Troszkę to nazwisko przewija się w opracowaniach związanych z Armią Krajową, chociażby dlatego, że to był towarzysz broni Joseta Wasilewskiego. Razem byli podkomendnymi Narbuta. No i ale tutaj też właśnie gdzieś tam nawiązywanie do tego, że Oset był w Gwardii Ludowej, to jest troszkę nadużycie, bo przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że Oset to jakby tak cofnąć się do 40 roku, do rozbicia organizacji Orzeł Biały w Skarżysku, o masowe mordy przecież okupanta niemieckiego na Polakach, zarówno na Boże, jak i później na Brzasku, a Oset cały czas ze swoją grupą harcerzy dokonuje i aktów sabotażu, dywersji. No i w 1942 roku po prostu już zagrożony aresztowaniem, pewnie rychłą denuncjacją, no Skarżysko naszpikowane szpiclami, to można poczytać w literaturze. No i co robi Oset? No Oset po prostu idzie do lasu. Jego oddział, doświadczony już w akcjach dywersyjnych, dobrze uzbrojony, idzie do lasu tam, gdzie iść może w 42, czyli idzie do Narbuta. Tam walczy aż do tej obławy pod Zalezianką, gdzie ten oddział zostaje rozbity całkowicie i Oset tak tych, co tam zebrał wokół siebie, to obejmuje nad nimi dowodzenie. No i później przechodzi pod komendę Ponurego, podporządkowywuje się. No bo przecież to jest podchorąży. On tą podchorążówkę kończył w okolicach Bodzentyna. No i to był podchorąży Armii Krajowej. A w żadnym wypadku ani oficer Armii Krajowej, bo nie ma na to dowodów. Co prawda Ponury chciał go pośmiertnie na podporucznika awansować, no o ten awans wystąpić, ale nie ma na to dowodów. A na pewno nie był też oficerem Gwardii Ludowej, bo tam żadnego stopnia się nie dorobił. Zresztą byłby to stopień nieważny, bo Gwardia Ludowa żadnych stopni przyznawać nie mogła. No i tak, no i właśnie ten staromuński po tej obławie w Zaleziance gdzieś tam pojawia się w okolicach właśnie swojej rodzinnej wsi, w okolicach Smarkowa, tam troszkę działa,
i no, nie ma swojego oddziału tak naprawdę gdzieś tam. Też już podejrzewam, że jest zagrożony aresztowaniem przez Niemców. I dołącza, właściwie zostaje przygarnięty przez taki oddział. Oddział. No. A wyszło mi z głowy. Z Ruskiego Brodu ten człowiek był. A już wiem, przez oddział Józefa Madeja, pseudonim Jerzy. To był oddział tak naprawdę batalionów chłopskich, no, który tam później został podporządkowany Armii Krajowej. I tenże Jerzy przygarnia swojego znajomego staromuńskiego do swojego oddziału. I tam właśnie następują takie dziwne wydarzenia związane z Józefem Wyrwą, pseudonim Furgalski, wtedy z NSZ-u. On tam najpierw był u Hubala, później w Armii Krajowej, później został odwołany ze stanowiska. Poszedł do NSZ-u, no i tam jakieś tarcia nastąpiły między nim a komendą AK. No i wydali na niego wyrok śmierci. No i ten wyrok śmierci właśnie miał wykonać ten patrol, ten oddział właśnie tego Madeja. Oni zdobyli wiadomości, gdzie Furgalski stacjonuje, gdzie tam najczęściej przebywa. Weszli do tej wsi. Prawdopodobnie Furgalski uciekł wtedy. No, nie został złapany. Natomiast zostało złapanych dwóch chłopaków młodych z Końskich, którzy w tym oddziale byli. I tutaj już mogę się posiłkować książką Tadeusza Chmielowskiego Bartka, który o tym wyraźnie mówi, że przede wszystkim przy tych dwóch chłopakach znaleziono broń. Jerzy stwierdził, że ta broń jest od. Znaczy, że ta broń należała kiedyś do Wilka, do Magały, który zginął pod Gajewką Mościska, właśnie ten Wilk od Robota. Poznał tam po numerach seryjnych prawdopodobnie. Chmielowski pisze, że to wierutna bzdura, ponieważ nikt żadnych numerów tam nie spisywał broni, a na pewno dostępu do tego nie miał Madej z Ruskiego Brodu, który przecież nie miał nic wspólnego tutaj z partyzantką Ponurego. I skąd on to wiedział, no, czy chciał zaszkodzić, wykazać się. Bynajmniej Chmielowski pisze, że na początku gdzieś tam Madej ich przyjmuje do oddziału, zjadają obiad i później odchodzą na gdzieś tam za wieś i no, Bartek Chmielowski słyszy strzały. Okazało się, że no, po prostu zostali zastrzeleni. Inny partyzant wspomina, że to pan Maciążek, nie pamiętam imienia, wspomina, że ciała tych dwóch chłopaków zostały znalezione później w stawie z obrażeniami świadczącymi o tym, że byli torturowani. Pisze wprost, że w tych torturach właśnie gdzieś tam uczestniczył także Żbik. No to jest właśnie jego relacja, gdzieś tam tylko właśnie on przedstawia taką. No nikt, przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, żeby ktoś jakoś polemizował z tymi słowami. No czy tak było, teraz już się pewnie nie dowiemy. No ale cóż, no co tu dużo powiedzieć. Skoro Madej osądził tych ludzi i w skład tego sądu dopuszcza, no przecież komunistę staromuńskiego, no to po prostu powiedzmy sobie wprost, no to był bardzo... być może bardzo odważny i dobry bojownik, natomiast no, kiepski dowódca, no przede wszystkim krótkowzroczny, no jeśli dopuszcza do sądu na chłopakach z NSZ-u komunistę, zaciekłego wroga przecież tej formacji, a po drugie człowieka spoza organizacji, no to jest krótkowzroczność. No, po drugie, samo wydanie wyroku śmierci, to przecież on miał wyrok śmierci na Furgalskiego, nie na tych dwóch młodych ludzi, którzy przecież
oni chcieli walczyć z okupantem, a być może nawet nie wiedzieli, jakie tam założenia polityczne ma NSZ. No, bardzo źle o nim świadczy, tak? No, o Madei oczywiście, tak? Ta krótkowzroczność objawiła się tym, że troszkę później NSZ dokonał takiego rajdu na miejsce stacjonowania oddziału Madeja w Ruskim Brodzie. No, tam go nie zastali, ale zabili cztery osoby inne gdzieś tam, którzy uważali, że te osoby miały gdzieś tam współudział, czy tam sympatyzowały z tą grupą Madeja, i cztery osoby zostały zabite tylko dlatego, że po prostu Madejowi zachciało się wykonywać wyroki śmierci na ludziach, na których nawet nie powinien sądzić, a co dopiero zabijać. Także tam właśnie Staromuński gdzieś tam też niezbyt zasłynął, bo rwał się do osądzania tych, których osądzać nie miał prawa. No i co? No i później gdzieś nam tam ginie z oczu. Ja nie wiem, chyba nie wspomniałem, bo jeszcze w literaturze jest, że on uczestniczył w akcji takiego odzyskania dzwonów w Niekłaniu, tam placówka Armii Krajowej Niekłań, dzwony kościelne jakieś tam odzyskiwała, i on gdzieś tam też został włączony do tej akcji jako człowiek, który znał teren. No ale to tam, no powiedzmy, taka pomniejsza akcja, no ale gdzieś tam też wspólnie ze swoimi znajomymi Zakają ją gdzieś tam przeprowadzał. No później nam znika, nie wiadomo co robi. No i co? No i na początku stycznia 1945 roku zostaje wraz tam chyba bodajże z 10 kompanami złapany przez oddział NSZ-u we wsi Pardołów. No i tam po prostu zostaje rozłupany. No i co? No i tam oczywiście propaganda komunistyczna robi z tego wielki mord na bojownikach o wolność, i no a tak naprawdę, no to wiadomo, że wtedy, no już członkowie, to już była Armia Ludowa, to byli siewcy komunizmu, i NSZ ich nie znosiło, i no i po prostu, no jakieś tam myśl, przynajmniej to jest takie moje zdanie, że żaden mord, tylko po prostu oszczędzili w ten sposób tym kilkunastu ludziom tego, że po wojnie pewnie by staliby się jakimiś oprawcami tutaj w miejscowych katowniach UB, a czy nawet jakimiś tam wysokimi funkcjonariuszami, a tak to po prostu gdzieś tam zostali rozłupani, i teraz, że tak powiem, no właśnie. Można o nich mówić źle, ale że tak powiem, znajdą się tacy, którzy ich bronią, tak? No i chyba temu miało właśnie służyć to spotkanie w Rogowie. No to tyle chyba o Staromuńskim, bo to za dużo nie ma co mówić, tam jeszcze później o nim wspomnę, ale ja może kilka słów o Gwardii Ludowej, bo niektórzy biorą ich jako jakichś tam wielkich partyzantów, bojowników. A tak naprawdę skąd się oni wzięli, to trzeba by się cofnąć do 1938 roku. Wtedy Stalin wziął się za takich starych bolszewików, uciekinierów z Polski, którzy uciekali przed represjami, bo wiadomo, co czekało komunistę w tym. W Polsce międzywojennej, no Bereza, Kartuska i wyrok. Także tam przed tymi represjami państwa polskiego ich tam troszkę uciekło. No troszkę oczywiście zostało posadzonych w więzieniu, no nie wiem, tam chyba z Gomułką na czele, jeśli dobrze pamiętam, to Gomułka siedział wtedy. I co, i chyba to go uratowało, bo co się dzieje w 1938 w Związku Radzieckim, czy też sowieckim? Stalin bierze się za tych, którzy tam uciekli, i po prostu albo giną, albo zostają gdzieś tam zesłani i nigdy nie wracają. No czyli co, no komunistyczna partia Polski przestaje istnieć, i kogo tam, nie no tam troszkę ich oszczędzili, no na pewno przecież ten bandyta Bierut został oszczędzony, no ale on tam mocno współpracował z NKWD i był im potrzebny, tam gdzieś tam jakieś tam mieli z nim dalekosiężne plany, ocalał, to na pewno on, na pewno
Na pewno jeszcze ocalała wdowa po Dzierżyńskim. To już, no, Dzierżyńska na pewno, ja to już nie pamiętam imienia. No i chyba, no pewnie jeszcze kilku innych, ale to by trzeba było doczytać. No nie jestem od tego, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą tego. No i w 1938 roku Komunistyczna Partia Polski przestaje istnieć. Później tam jeszcze Mołojec gdzieś tam próbuje to we Francji odbudowywać. No ale to też jakoś tam później chyba we Francji też zostaje to wszystko rozbite przez miejscową policję a w 1939 roku już po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow to w ogóle Stalin nie jest zainteresowany, żeby w Polsce była jakaś partia komunistyczna, ponieważ już sobie założył, że Polska zostanie podzielona, więc to będzie kolejna, znaczy to już będzie sowiecka ta partia, tam Komintern, a nie jakaś tam Polska, bo Polski miało nie być. No i co? No i tak to się mniej więcej odbywa 39, 40 rok. No i w 41, 22 czerwca Hitler napada na ZSRR, no i przecież przez pierwsze kilkanaście miesięcy święci niebywałe triumfy nad niby niezwyciężoną Armią Czerwoną. No i wtedy sobie Stalin przypomina, że przecież szlaki zaopatrzeniowe na front wschodni to biegną przez tereny okupowane polskie. No i tam wzywa tych, co tam gdzieś tam są na terenie Związku Sowieckiego. Kto tam był? No na pewno Marceli Nowotko, na pewno Janek Krasicki, Mołojec, Finder, Fornalska pewnie. To takie tam, no to wiadomo, no to co, takie te najsłynniejsze nazwiska tych komuchów. No i gdzieś tam namawia ich, żeby tworzyli struktury walczące z Niemcami, że tam Związek Radziecki im pomoże, żeby oni tam tworzyli partyzantkę. No i co? No, żeby po prostu przecinali te szlaki zaopatrzeniowe. Od razu mówi, że to się nie może nazywać Komunistyczna Partia Polski, bo wiadomo, że w Polsce komunizmu nie lubili, komunizm przed wojną nie miał żadnego oparcia większego, no tymczasem, a tym bardziej w czasie wojny. No także wymyśla im nazwę, że to będzie PPR, czyli Polska Partia Robotnicza, tak by wychodziło. No i na początku 1942 roku tam troszkę tych komuchów zostaje przerzuconych właśnie do Warszawy. To były dwie grupy. Na pewno w pierwszej był Mołojec, Finder i Nowotko. Przy czym Nowotko, to jak dobrze pamiętam, to złamał nogę przy lądowaniu i gdzieś tam nie uczestniczył w tych rozmowach. No oni tam przybywają do Warszawy, scalają jakieś tam małe grupki komunistów, no i tworzą ten PPR. No i chwilę później, wiadomo, no muszą stworzyć jakąś swoją przybudówkę wojskową. No i tworzą to, nazywają to Gwardia Ludowa. Oczywiście żadne wojsko polskie czy tamte, bo to jest partyjna bojówka i nazywanie tych ludzi żołnierzami to oczywiście jest błąd i to bardzo duży. Partyjna bojówka, przybudówka PPR-u, która rozkazy bierze prosto z Moskwy, także już samo to zakrawa na zdradę i na bandytyzm. No i co? No i tworzą się takie grupki właśnie w Polsce. No ja może kilka takich, które znam, to może przytoczę, bo to nie jest przecież nic takiego nieznanego, ale no cóż, no tutaj to co, może zacznę od okolic tutaj właśnie Końskich. No to przecież Izrael Eisenman, Lew, no bardzo, bardzo ponura postać. Od czego by to zacząć? No zacznę od tego, że przed wojną skazany za rozboje w takiej podradomskiej wsi Wolanów, to jest raz. Siedzi w więzieniu. W czasie tej zawieruchy bodajże w 1939 gdzieś tam ucieka, czy no bynajmniej wydostaje się na wolność.
Później chyba złapany i umieszczony w getcie w Radomiu. Stamtąd tu też ucieka, no i dostaje przydział na dowódcę oddziału Gwardii Ludowej. No i co robi? No, nic nie robi tak naprawdę, tam z Niemcami to oni tam za dużo nie walczą albo w ogóle. A najbardziej to wsławił się tym, że po prostu dokonał bandyckiego napadu na Drzewice. Oczywiście nie walczył tam z żadnymi Niemcami, bo i po co, tylko po prostu skupił się na kilku miejscowych członkach NSZ-u, których po prostu obrabował, zabił, no i uciekł. Później jeszcze zabił jakiegoś oficera Armii Krajowej, po prostu no, jeszcze tam gdzieś jakąś bandytkę taką uprawiał, że o dziwo aż Gwardia Ludowa wydała na niego wyrok śmierci. No, on tam nie został wykonany, być może go za bardzo nie ścigali. No ale jego oddział został rozbity pod Stefanowem przez NSZ. On gdzieś tam też prysnął, na tyle dobrze prysnął, że po wojnie znalazł się w Końskich i w 1945 roku, gdzieś tam na początku po wkroczeniu Sowietów, to w miejscowym Urzędzie Bezpieczeństwa został funkcjonariuszem. O, także jakby tam zobaczyć, kto po wkroczeniu Sowietów, kto tam z miejscowej konspiracji AK dosyć szybko został złapany i osadzony, to jest duże prawdopodobieństwo, że tenże Eisenman, w ogóle przecież wiadomo jakiego pochodzenia, bo to teraz właśnie się mówi o tym, że Polacy Żydów mordowali czy coś, nie? Izrael Eisenman, Lew, polskie nazwisko. Ubek, a w wojnę po prostu pospolity bandyta i przed wojną przecież też bandyta. I o tym się nie mówi, nie? No, kto z was słyszał o Izraelu Eisenmanie? Pewnie niewielu. Także on tam jest w tych Końskich, pewnie bierze udział w przesłuchaniach, katowaniu żołnierzy Armii Krajowej. Później wyjeżdża do Poznania i gdzieś tam umiera w latach 60. Właściwie nawet ciężko powiedzieć, że umiera, bo takie kanalie to zdychały gdzieś tam i już nawet niech im ziemia lekką będzie, ale wyjątkowy kanalia. Kto tam jeszcze z takich tutaj okolicznych? Tadeusz Grochal na przykład, Tadek Biały, następny, Ananas. W ogóle nawet w swojej tej organizacji gdzieś tam troszkę zaczął się za daleko zapędzać. Miał taki konflikt z innym dowódcą GL-u, Olczykiem Garbatym. Tam później troszkę zażegnany. I cóż ten Grochal robi? Ten Grochal tak naprawdę to też pospolity bandyta, uprawia gdzieś tam bandytkę na tych terenach, gdzie jest. Zadaje się w pewnym momencie z takim oddziałem zrzutków sowieckich. Nie wiem jaki stopień, ale nazwisko, jeśli dobrze pamiętam, to Karawajew. To był właśnie jakiś politruk taki sowiecki. On gdzieś tam właśnie dołącza do tego oddziału Tadka Białego. No, okradają jakieś tam majątki. No naprawdę, no to tam może jakaś walka z Niemcami, takiej śladowej ilości pewnie, no. A tak naprawdę to żyją z tego, że gdzieś tam pójdą jakąś babinę okradną na skraju wsi. Gdzieś tam jakiś majątek, gdzie tam jakaś krowa jeszcze jest czy coś, no i po prostu tam dochodzi też do takiej sytuacji pod wsią Żąbiec, że ten stacjonujący oddział łapie kilku chłopaków z NSZ-u, taki patrol. No tam w ogóle tam ich masakruje, każe, żeby już kopali sobie doły, wszystko tego. No akurat Grochal się troszkę przeliczył, bo trafił na naprawdę porządny oddział NSZ-u. Jeśli dobrze pamiętam, to szackiego Bohuna, no co by o NSZ-cie nie mówić, to w porównaniu z Gwardią Ludową to naprawdę dowódców miał wysokiej klasy i to przecież i przedwojennych oficerów i wiadomo, no mocno prawicowych tam z tej opcji politycznej przedwojennej, ale to byli wyjątkowej klasy
specjaliści, jeśli chodzi o taką, czy o to sprawy wojskowe przede wszystkim. Więc w momencie, gdy tam oddział NSZ-u się dowiedział, że tutaj ich patrol został złapany, to tam dosyć szybka taka kontrakcja i tam po dosyć krótkiej walce to ten oddział AL-u szybko się poddał. Co lepsze, dowódca Tadeusz Grochal i ten Karawajew to w ogóle uciekli, bo no to tak jak wcześniej wspomniałem, tam oni babinę okraść to byli goście, a podjąć walkę z poważnym oddziałem, no to już nie Gwardia Ludowa, to no nie, to nie oni. Także oni tam uciekli, a ci co zostali, no to tam właśnie też tych kilkunastu innych skoczków, tych politruków zostało złapanych, no i tam wielu tych z AL-u też, bo tam 16 ich zginęło, a czterech z NSZ-u zginęło, to dobrze chyba pamiętam. No i tam przemowa do nich, że tam no źle robicie, że jesteście z AL-u, tego wiadomo, że nikogo tam nie mieli zamiaru rozstrzeliwać. No prawdopodobnie tych Sowietów by rozstrzelali, bo to NSZ się z nimi nie patyczkował. Natomiast kilka osób z tego AL-u przecież przeszło do NSZ-u wtedy i nikt nie miał zamiaru ich gdzieś tam później po kryjomu strzelać, tak jak to na przykład Madej zrobił. Tylko dali im szansę chłopaki szeregowi, może nie wiedzieli, gdzie idą. Przeszli do NSZ-u i nie było z tym problemów. Natomiast ci skoczkowie rosyjscy to zrobili bunt po prostu, bo oni chyba czuli, że zostaną rozwaleni. No i tam się wywiązała strzelanina, no i tam chyba wszyscy zginęli, albo znakomita większość, to już kilkadziesiąt osób. No i tyle, no i po prostu tam po wojnie propaganda zrobiła z tego rządca jakąś niesamowitą hekatombę komunistów, a tak naprawdę sami są sobie winni, bo raz, że pierwsi zaczęli, a dwa, że tak naprawdę nie mieli żadnego prawa wykonywać jakichś tam wyroków śmierci i po prostu spotkała ich zasłużona kara. Zresztą to chyba teraz jakoś całkiem niedawno zostało w takim filmie o tym Żompcu. Żompiec chyba historia prawdziwa, czy jakoś tam to w internecie, na YouTubie chyba jest ten film, więc można to zobaczyć. Także no Tadek Biały, tak jak mówię, z tym Karawajewem ucieka. Ten Żompiec to był początek września 1944 roku. No i gdzieś tam zbiera tych swoich niedobitków chyba, co tam nie zginęli. I pod koniec września pojawia się pod wsią Gruszka. To też ciekawe, bo to tam głupot sporo można o tej bitwie pod Gruszką wyczytać. A tak naprawdę to, co tam się działo, to tam w okolicach to stacjonował taki oddział Armii Ludowej Henryka Połowniaka. Oni kilka dni przed tą bitwą to odebrali od Sowietów taki dosyć spory lotniczy zrzut. Tam nawet były broń przeciwczołgowa, tam były CKM-y, no mnóstwo tej broni, to trzeba by doczytać, ale tego było mnóstwo. I co? I gdzieś tam do Połowniaka, wtedy gdzieś tam się narzeczona przykleiła do tego leśnego oddziału, no i Połowniak tak się chyba z tego ucieszył, że coś w nocy będzie w jakimś namiocie, że wyprawił na jej cześć jakąś tam ogromną bibę. Tam z alkoholem, z tańcami, z głośną muzyką, z wielkimi ogniskami. I po prostu chyba nawet nie wystawili jakichś się wart, bo ściągnęli na siebie wielką obławę hitlerowską. Tam chyba nawet Niemców to na początku za dużo nie było, tylko tam raczej te wschodnie oddziały tych kałmuków. I po prostu to pijane towarzystwo, bez żadnego jakiegoś dowodzenia, bo to rozpierzchło się wszystko, doznało olbrzymich strat. I oni tam później byli ganiani po lasach, wiadomo, gdzieś tam jakieś punkty oporu tworzyli, gdzieś tam coś próbowali, ale tak naprawdę oberwali bardzo mocno. No między innymi tam właśnie w tym czasie znajdował się właśnie Tadek Biały. Także tam z Połowniakiem mogą sobie rękę podać, jeśli chodzi o dowodzenie oddziałem, czyli zasobami ludzkimi. No, pospolici gamonie przecież, a nie żołnierze. A przecież dowódcy, nie?
No i co? No i tam zostali rozbici, tam Niemcy ich później ganiali po tych lasach, tam to oni trochę Niemców natłukli, Niemcy tam też ich i tam wynikła z tego jakaś tam największa bitwa partyzancka, a tak naprawdę to była taka gonitwa po lasach i po okolicznych wsiach za rozbitkami właśnie z tego AL-u. Oni w porównaniu z tym, co mieli broni, to oni tam mogli naprawdę mogli przy jakichś lepszych dowódcach, to mogli podjąć naprawdę skuteczną walkę, a zostali rozbici i tam chyba do dzisiaj to tam się jakieś tam odbywają uroczystości i tam miejscowe tam komuchy z SLD jeszcze te świętokrzyskie przemawiają i bzdury gadają, no ale to nie można ich podejrzewać o to, że znają się na historii, to tam na czym tam oni tam się mogą znać, na pożyczkach z Moskwy albo na tym, jakby tam po raz kolejny Polaków zachęcić, żeby na nich głosowali, napierniczyć głupot, ale to już im się nie udaje, nawet w Sejmie nie są, bo to gamonie przecież pierwszej kategorii. No ale to tam się gdzieś do dzisiaj odbywa i prawdziwi patrioci to od kilku lat już im tam mówią, co o nich myślą. No także, no to tak o tym połowniaku, o Grochalu, tak? O kim ja tam bym jeszcze mógł powiedzieć? Aha, no tak, no przecież mogę powiedzieć o tych, którzy mieli kontakt z oddziałami Ponurego i Nurta, nie? Każdy chyba, kto ma o starym Skoszynie, to już chyba, nie wiem, czy nie mówiłem, ale przecież pod koniec 1943 roku, gdy Ponury już zarządził taką demobilizację, to wóz z bronią został odesłany właśnie gdzieś tam na Melinę, żeby tam właśnie ją schować. No i odjechał właśnie w kierunku Starego Skoszyna, to tam właśnie jechał na tym wozie jechał Listek na pewno, jechał Topola, czyli brat Ponurego, no i jechał oczywiście kto? Jechał Leszek Zachorski, Leszek Biały, to przecież jak gdzieś coś się działo, no to nie mogło być tak, żeby Leszka Zachorskiego brakło. I oni tam zjechali do tego Starego Skoszyna, no i naraz, a tam wcześniej poszli chłopaki od Szorta, i co? No i tam stacjonował oddział Zenona Kołodziejskiego chyba. Zenon Kołodziejski, pseudonim na pewno Tank. No tam Tank oczywiście też był. A jak był Tank, no to pewnie tankowali zdrowo. No ale udało im się gdzieś tam tych chłopaków od Szorta przechwycić, zamknęli ich w stodole, pewnie też byli do rozwałki przeznaczeni, no ale jakoś tak się stało, że troszkę później właśnie jechał ten wóz z bronią. No oczywiście uzbrojeni dosyć poważnie ci jakowcy, którzy ten wóz prowadzili. No a to przecież wiadomo, że kogo tam Ponury wysłał, no wysłał tych, którym ufał, no najlepszych po prostu, nie? No i oni wjeżdżają do wsi, no i tam gdzieś tam rozmowa, stój, kto idzie tego, no to oni mówią Armia Krajowa, no a my tutaj Gwardia Ludowa i dawać tą broń, wszystko oddawać i tego, nie? No to na, i naraz słyszą gdzieś tam ze stodoły obok, ratunku chłopaki, bo my tu jesteśmy szortowcy, bo nas zamknęli tego, nie? No i tam Leszek akurat, który tam też coś tam miał pod ręką, przecież nie wiem, jakiegoś tam pewnie. Co on tam mógł mieć? No, coś miał, nie? Jakiegoś tam. Nie, no, nie, jakąś maszynkę pewnie miał. No i tam pociągnął pociągnął po tych, którzy tam próbowali ich zatrzymać. Oni się oczywiście musieli wycofać, bo tych gwardzistów było o wiele więcej, ale broni nie stracili. Wóz też gdzieś tam się z tym wycofali, ale zaczęli się ostrzeliwać. No i co? I nadbiegł niedaleko stacjonujący Mariański. I wtedy już wywiązała się tam strzelanina. Kto uciekł? No oczywiście pierwszy uciekł tank. Ale został złapany jego zastępca i też kilku tych gwardzistów. No tam oczywiście miejscowa ludność powiedziała, że tam nakradli w międzyczasie i w ogóle chcieli zabić jakowców. No nie, no to przyszedł Ponury i tam się nie patyczkował, tylko za zdradę ojczyzny i tutaj za tą bandytkę tam po prostu zostali rozstrzelani i nie było żadnych wątpliwości. I po wojnie Mariańskiego to gdzieś tam ubeścigało naprawdę do późnych lat. Oj, nie wiem, czy gdzieś tam do śmierci się nim nie zajmowali. Musiał wielokrotnie tam się naprawdę tłumaczyć z tego, jak to było.
No i co? No i tak to właśnie ta Gwardia Ludowa walczyła z Niemcami. Nie poprzez to, żeby tam zabić jakowca, ukraść mu broń, jakąś koszulę chłopu ukraść w Skoszynie. To tak to wyglądało, nie? Natomiast jeszcze, to już był kwiecień 1944 roku, to była wieś Dękówek. I tam już było troszkę poważniej, bo pięciu chłopaków od nurta, którzy właśnie szli przez ten Dękówek, zostało złapanych przez oddział OSA pseudonim Stefan Szymański bodajże. Stefan Szymański OSA. Jeśli się mylę, to ktoś mnie może poprawi, ale ja myślę, że to tak, że tak on miał, no oczywiście oddział AL-u, i on po prostu tych chłopaków postawił przed plutonem egzekucyjnym. Tam jeden się uratował, czterech zginęło. I to był po prostu pospolity mord, czyli Stefan Szymański, AL-owiec, bandyta, morderca. No i po wojnie sądzony, skazany. No nie, no oczywiście nie, no żartuję. Po wojnie nie przeszkodziło mu to, żeby był wysokim oficerem w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On był także generałem Ludowego Wojska Polskiego, co lepsze. Nigdy nie niepokojony. I za ten mord w Dękówku pewnie pobierał jeszcze sowitą emeryturę od niby tej wolnej Polski, bo jeśli dobrze pamiętam, to w 90-tych latach, i to tak pod koniec, dopiero przyszło mu pożegnać się z tym światem. No gdzieś tam powiedzmy, że tu mu się udało, ale do historii przeszedł jako wyjątkowy bandyta i tak to właśnie było. No, chyba już więcej tych szubrawców nie, jakoś w tej chwili nie pamiętam, pewnie jeszcze jacyś byli. Także no tak to mniej więcej wyglądała ta walka Gwardii Ludowej, tej przybudówki sowieckiej, rozkazy prosto z Moskwy, kto był dowódcą. No na przykład taki ten, który wspomniałem, Lew Eisenman, Izrael, bandyta. No bo zresztą kogo oni mieli brać? No tak naprawdę powiedzmy sobie wprost, no marzec 1942 roku, to kto poważny? Kto był poważny, to już był dawno w konspiracji, a kto był niepoważny, no to gdzieś tam albo uprawiał bandytkę i liczył na to, że mu się uda. Albo już po prostu trochę czuł to, że gdzieś tam te patrole akoskie zaczynają powoli wychodzić w teren i czy też inne oddziały, które tam troszkę bardziej porządnie przecież podchodziły do tej walki z Niemcami, czy o wiele bardziej porządnie, no przecież jak oddział Jędrusiów na przykład w Opatowskiem. No i gdzieś tam przecież już ci bandyci czuli oddech, że ktoś się zaczyna nimi zajmować, zaczyna po prostu bronić tą ludność. Więc dla nich taka Gwardia Ludowa to naprawdę to taka gwiazdka od Dieduszki Mroza przyszła, czyli od wuja Stalina. Takich tam brali. No i jak na tym tle wypada Staromuński? No, o Staromuńskim nie mogę powiedzieć, że gdzieś kogoś zabił, kogoś tam obrabował, bo nie mam takiej wiedzy. Jest to postać bardzo mało znana w literaturze, co nie znaczy, że tak nie było. Chociażby potem, tak jak mówię, no przedstawiłem kilka życiorysów i naprawdę no, na dowódcę w GL-u to wyjątkowych szubrawców brali. Czy tak było w przypadku Staromuńskiego? Tak jak mówię, nie wiem, natomiast no jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam też raczej jakiś tam zakryształowy nie był, a już na pewno komunizował, skoro i to mocno komunizował, skoro sprawował stanowisko dowódcze w Gwardii Ludowej. No i pewnie tylko dlatego, że został rozłapany w Pardołowie, to dzisiaj nie mówimy o nim jako tam wysokim aparatczyku powojennym. I tak naprawdę to, że tak powiem, no chyba nie jest potrzebne to, żeby teraz o takich ludziach prowadzić pogadanki, gdzieś tam wchodzić w polemikę, bo szkoda chyba szkoda tej rodziny.
Oj, bateria się będzie rozładowywała. Szkoda, szkoda tylko tej rodziny, która gdzieś tam jeszcze żyje w okolicach Rogowa i, no i musi gdzieś tam po raz kolejny przecież wysłuchiwać, no i przecież wysłuchiwać prawdy, no bo tak jak mówię, no Gwardia Ludowa to organizacja bandycka i prosowiecka i przecież no Staromuński, nie łudźmy się, no przecież na pewno słyszał o napadzie na Drzewicę, o grupie Eisenmana. Na pewno słyszał o Tatku Białym, no przecież o bitwie pod Gruszką, o tych wszystkich bandyckich napadach, no przecież on to wiedział na pewno, to było tak powszechna wiedza na polskiej wsi, że ci komuniści kradną, zabijają, że to nie było tak, że to nikt nie wiedział, to praktycznie wszyscy wiedzieli, więc na pewno on jako dowódca innego oddziału też o tym wiedział i on cały czas do 45 roku tkwi w tej organizacji. W GL-u, AL-u zostaje rozłupany jako alowiec i prosowiecki przecież aparatczyk i tutaj nie ma dwóch zdań, że o nim nie można tutaj w jakichś tam superlatywach mówić, bo być może on gdzieś tam na początku myślał inaczej, może myślał, że będzie walczył z Niemcami czy coś, ale później linia tutaj PPR-u i Gwardii Ludowej była znana i on od tego nie odchodzi, on w tym tkwi, więc samo to już jest współudziałem w bandytce i tutaj nie można tutaj powiedzieć, że ktoś nie wiedział, czy te, bo to przypomina to, co teraz jest z Hermaszewskim, że on niby teraz nie wiedział, że tam we Wronie był, że to miało tam być tak, a nie inaczej, bo ktoś mu kazał podpisać, a to nieprawda, on całe życie korzystał z przywilejów komunistycznych i teraz też powinien być zdegradowany. I tak to mniej więcej wygląda, także to jest tyle, co ja mam do powiedzenia na temat i tego spotkania w Rogowie, i o Gwardii Ludowej, i o Staromuńskim, także ja o tym nie chcę więcej mówić i takie jest moje zdanie. No i co? I do następnego razu.